Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, a szycionka Maju i... Dobra, troszkę pofarmiłem, nie wszystko co się dało, bo... To jest trochę nudne. Tak, ty dostałaś Magic Resist 2. Poza tym chyba trochę statów inteligencji. Ty... Tak, ty dostałeś nowy atak Rurin Spearshot oraz Water Barrage. Całkiem spoko. No i plus jakieś do różnych statów rzeczy. A Karina dostała Prevail 1. Dobra. To jeżeli chodzi o farmienie, przy okazji wyfarmiłem Rim Claw ze tego smoka. Więc możemy zrobić jedną rzecz. Tak, Siege Hammer. Disruptor to chyba skill, który zwiększa obrażenia kontra konstruktom. Zaraz się temu przejrzymy. Poupgrade'ujmy też trochę rzeczy. Heated Cleaver dajmy na maksa. To da Yorowi First Strike. Zaraz przeczytamy, co robi First Strike 2, bo nie wiem, co daje dwójka. Dajmy też Fee, upgrade to Frozen Wing Bow. To daje jej bonusy do wszystkich statystyk, których używa. Zobaczmy też Siege Hammer, tak, Earthstone. To możemy zaupgrade'ować na maksa. 10 siły w porównaniu do Mithril Hammer 7. Więc... O ile coś nie będzie miało odporności na physical, to jest upgrade dla Varo. Dobra. Zobaczcie, ile więcej siły będzie miał. Będzie miał siły porównywalnie do Iora. Właśnie, First Strike 2. 20%... Okej, to jest tylko 20% szansy. Myślałem, że to się zawsze aktywuje. Okej. Dobra i to. Disruptor. Plus 10 ataku kontra konstruktor. Konstruktom. 10 to dużo obecnie. Dobra. Może tak, wyekwipujmy się też jakoś sensownie. Ty weź może Veteran Ring. Ty weź Sky Necklace. Ewentualnie Veteran Ring. Zobaczymy. Ty masz Sage Medal. Ty weź Knight Medal. No i to... Myślę, że jesteśmy gotowi na to, co się wydarzy. Dobra. To jedziemy z koksem. Tak, jak można się do... domyślać, rycerze na nas czekali. Jednak przyjechał. Ano, czasami na kibo dewa, pokrzyżować się nie ma, kogo przejść, tylko się nie to fundy ta, a jasok dobry da. Zobaczymy. Nasze siły się mocno zwiększyły od ostatniego czasu. ギルシュ殿下の名のもとに我らの背後には民がいる我らの勇姿は民が見ている我らの勇猛さを民が誇らしく語れるよう奮陣せよ
Raczej jak niekompetentni jesteście. O! Infruus okokuni eko are! Sa! Ashi no haeta jousai wo seme otosu! Jest ładne zdjęcie, a raczej rysunek. Nie wiem, co ta kawaleria może ugrać. Poza tym, że mogą być rozgnieciani przez jedną z nóg. Okej, następna lekcja będzie liczenie. Dobra. Oznacza, że chyba mogą mieć troszkę lepsze statystyki niż ostatnio. My też mamy trochę lepsze, trochę więcej poziomów. Dobra. Fia nie może spaść poniżej 30%. Nie. Dobra, to jest nasza pierwsza obrona bazy. Chyba nie mam aż tyle rzeczy do obrony. Tak, mam tylko 3 budynki. Jakbym pobudował więcej, to mógłbym coś więcej pobudować tutaj. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Będą nas atakować z tej strony oraz z tej. Tak. Mam fort. Ten atakuje linią. To może się przydać tutaj. Tutaj też mam jeszcze jedną bazę, którą trzeba będzie jakoś bronić. Tutaj nie sądzę, żeby udało im się tutaj przebić. Zaraz tutaj Ior pójdzie i ich będzie trzaskał. Dobra, to stawmy tutaj. Może i tutaj, żeby nic się nie prześliznęło. Ale większych problemów nie przewiduję. Dobra. Human. Nie wiem, czy jakiekolwiek... czy trening jakiekolwiek UIK wymaga human. To jest chyba coś, co w ogóle nie jest potrzebne do treningu. Więc nie będziemy ich łapać. Dobra. Avaro tutaj się nimi zajmie. Ior tutaj. Ty możesz wspomóc Iora. To tak, skille. Na razie możemy zostawić takie. Masz swoją broń najlepszą, tak, Fireton. Super. Dobra.
Gdzie chcemy naszych Yuiki powysyłać? A że tak, na razie użyjmy Ranrin. Pójdziesz zapolować na tego łucznika. I Ranri. Przytrzymaj tutaj ich. Dobra, idealnie 45 na 45. Karynę zachowamy na wszelki wypadek, gdyby Fia potrzebowała wsparcia. Okej, na szczęście to nie zraniło. Ryuki, ten trochę oberwał. Tak, ten fort powinien przytrzymać łucznika. I teraz tak, czy możemy rozwalić... możemy rozwalić Kisnir, ale mamy na to bardzo mało czasu. 23, resistance 15, życia trochę więcej ma niż ostatnio, ale jak się pośpieszymy, powinniśmy dać sobie z tym radę. Dobra, tylko na razie uporamy się z tym, co tutaj mamy. Czekaj, czy ty masz odporność na fizyczne? Nie. Czy ktokolwiek ma odporność na fizyczne? Nie. Super. Dobra. Tutaj szarżuj. Mikeju tutaj. Super, ty już teraz możesz strzelać. To zdejmij tego łucznika. Momencik, czy ty nie masz lepszych skilli? Masz lepsze skille, masz Water Barrage i Ruin Spearshot. Ruin Spearshot. 26, 10 razy 2. Super. Ty możesz strzelać tutaj cyklonem. Również, czy potrzebujesz jakieś lepsze skilli? Shockwave by ci się przydał. Na razie leczenia nie potrzebujemy. Drain musiałbym zużyć, ale na razie też nie potrzebujemy. Dobra, jeżeli będzie potrzeba, to to zmienimy. Okej, okay, Shockwave jest dużo lepsze. Zużywa sporo many, ale mana to jest coś, co zawsze możemy uzupełnić podkami. Dobra. Fia będzie szarżowała w kierunku Kisnir. Nie spodziewam się problemów. Dobra, może włączmy animowany. Avaro... no, nieźle. Wgnieść gościa. Chyba, że będzie się bronił. O, no właśnie. Dobra, że potem tarcza mu mniej wejdzie. Dobra. Czy zabijesz go tak? 15 razy 3. Zużywanie many chyba niewiele da. Dobra, ile się nie obroni, to nie żyje. Bierz go, Ior. Okej, tarcza. Tak, lepiej. Okej. Przydałoby się, żeby skupił się na łuczniku, ale okej. Okay. Dobra. Wykończ tego gościa. Dobra. Teraz tak. Mikiu. Bouncing Snowman. Twin Blizzard, czy chcemy uruchomić? Nie, chcemy zaatakować Bouncing Snowman. Dobra. Chcemy zająć również... Powinnaś go wykończyć jednym atakiem, więc nie będzie problemu, że on cię zrani. Super.
Teraz Ior może zająć ten punkt. Tak. Fia, masz zasięg 3. Volley. Dobra. Ranri. Shockwave tego gościa. Chociaż Twisting Blade. Czy wystarczy? 22 razy 3. Może się bronić. Dobra, nie ma takiego, czegoś takiego jak overkill. Rozwal go. Dobra. Teraz tak, nie chcemy, żeby Kisnir za bardzo się podeszła w tej turze. To zamiast atakować, przeniesiemy cię tutaj. A nie, nadal może tutaj się poruszyć, bo nie mamy kontroli. Dobra, to w takim razie ona ma ruch 3. Zaatakuje cię w następnej turze. W takim razie się odsuń. Dobra. I będziemy kombinować w następnej turze coś z tym. Jak to najlepiej Kisnir się pozbyć. Prałucznik atakuje fort. Niedużo zdziała. Mam nadzieję, że tutaj się nie zespał nie kolejny żołnierz. Dobra, zespełnił się. Avaro próbuje. Spróbuję coś z tym zrobić. Jeśli będą tak bronić, to troszkę zajmie to czasu, ale... Dobra. Ile masz agility? 23. To mniej niż Fia. Oznacza to jedno. Fia, zdejmiesz swoją tarczę, żeby przez przypadkiem ci nie uruchomiła się. Zajmiesz tutaj pozycję. I tak, Ranri zajmie pozycję tutaj. I teraz Kisnir, jeżeli spróbuje zaatakować Fię, to nie zadaje jej żadnych obrażeń. Nie ma szans. Tymczasem po reszta ludzi może ją Water Barrage. Co zada największe obrażenia? Ruin Spear Shot chyba największe. Nie, bo to ma więcej obrażeń. Dobra, Water Barrage. Męcz Kisnir. I za kilka tur ją wymęczymy. No, jak miło z twojej strony. Wynocha z mojego trawnika! Okej, to się trochę zejdzie. Mikiu, czy jesteś w stanie ubić tego gościa? 22 razy 2. Powinnaś go ubić. Super. Dobra. W tym czasie Ior. Ior zajmie się tutaj posiłkami. Ewentualnie jak zdąży, to może zaatakuje od tyłu. Może lepiej tutaj go przemieścić i... Spróbujmy tak. On się powinien przemieścić gdzieś tutaj, więc Ior powinien mieć na niego zasięg w następnej turze. W każdym razie wspomoże atak na Kisnir. Dobra. Nie przywołałem Karyny, chociaż mógłbym, więc to jest mały błąd, ale myślę, że powinniśmy przeżyć. Dobra. Wykończ go, Avaro. Potrzebujemy czasu. Super. Dobra. Dokładnie. Kisnir, nie jesteś w stanie nic zrobić. Ci łucznicy też nie powinni w stanie nic zrobić.
Dobra. Nie mamy żadnych obszarówek jeszcze. Dobra, ty wysadź tego gościa. Tymczasem tutaj skupmy się na Kisnir, bo cała reszta nie może nam nic zrobić. Tak, znowu Water Barrage. Dobra. Ty. Ona ma odporność na pioruny. Takiej możemy sporo zadać obrażeń pomimo to. A ty. Musimy zmienić ci skille. Light Sphere. Czy coś jeszcze? Nie. Dobra, zobaczmy. Light Sphere 29, woli. Tak, Light Sphere zdecydowanie dużo lepiej wyjdzie. Dobra, Light Sphere 88% i to będzie 11,22 obrażenia. Jak tobie to wyjdzie? Nie masz nic, co by miało 3 ataki? Nie. Dobra, podbuffujmy się trochę, bo trochę nam brakuje inteligencji. Czy kupiłem rzeczy buffujące obrażenia? Nie kupiłem. Okej, to się nie podbuffujemy. Może mamy jakieś gemy? Nie za bardzo. Dobra, no to będziemy tak nawalać. Mamy jeszcze 5 tur łącznie z tą. Powinniśmy zadać jej wystarczająco obrażeń przez ten czas. Dobra. Ior. Zdejmij tego gościa. Teraz kryt. Ej. Trudno. Swing Blade. Nie, Shockwave. To wykończy jej większość many, ale możemy ją jeszcze nadrinkować. Super. No i dobra. W sumie niewiele więcej się już wydarzy. Się jeszcze pobronisz. Komputer na szczęście nie potrafi zauważyć, że jego ataki są kompletnie nieskuteczne. O! Tego nie przewidziałem. Nie, w sumie i tak nam nie zada obrażeń. Możemy mu odpowiedzieć zniszczeniem. Dobra. Super, nawet nie zdążył zaatakować. No i przydał się parę razy ten first strike. Dobra, Kisnir. Już nic nie zrobisz. Dobra, Awara, cofaj się. Ale i tak. Dobra, kto chce dostać expy? Ty chcesz dostać expy? Dobra, czy coś jeszcze możemy zabić? Nie za bardzo. Dobra. Eryuki, jeżeli zabijesz, to expy są twoje. Jak nie, to Runnery dostanie. No i pokisnisz. Okej. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. W sumie lepiej by dla niej działało, gdyby trzymała się z tyłu i
i próbowała dowodzić, nie rzuciła się na pierwszą linię i dostała po łbie. Jak zwykle, Kisnir dała z ciała. アバレやフィアが町を傷つけることはないと信じている。それでも城塞を確保せよとの命を私の判断で止めることなどできない。私を止めたところで留学騎士団は止まらない。物量の差でいずれ城塞は落ちる。なんとしても 警告を通っている間に城塞を占領してみせる。あ、待って、 my możemy tak cały dzień. Tak, jasne. Nie przesadzaj. Dobra, Fia, wyciągaj swoją pałkę pacyfikacji i zdziel Kisnir. ならないのだ。町に被害を出させないために、この城塞の動きを止める。それを知っているのは私だけだ。町の住民や騎士団はアバロとフィアを知らない。どれだけ心配ないと言葉で伝えようと、巨大な城塞が近づくだけで怯える民は出る。だからこそ 我らは行動にて示さねばならないのだ。ああ、ブラ、usprawiedliwiaj się tak naprawdę. Gości wydał rozkaz i nie chcesz się sprzeciwić. ギルシュ殿下、私の主だ。我らにもう戦闘を続ける意思はなくなった。おそらくこれから主が交渉へやってくる。通してやってもらえないか。 Z Girsiem? Tak, już widzę. Negocjacje z Girsiem. ギュアラ風な城塞か。なるほど、素晴らしい。殿下、度重なる失態、申し訳ありません。良い、この場は引け。今は民のために削ったその身を案じよ。これはルース王家第三王子としての命令である。あ、 widzę, że poskładaliście tego gościa, którego ostatnio podzieliliśmy na cztery. No cóż, teraz jest... Nie wiem, wypadł. Wypadł z fortecy i go noga przygniotła, to nie. Teraz będziecie mieli trudniej go poskładać. ご苦労だった。ゆっくりと休め。もはやこの場に無用な戦闘は発生しない。無用な戦闘はな。 Jak dobromyślnie z jego strony.
Na pewno nie ma dobrych intencji. あなた王子なの?戦いを止めてくれてありがとう。城塞を管理。貴君らの目的を知りたい。渓谷を抜けてどうする? はい、分かった。ではこれ以上の戦いは町に被害が及ぶだけ。無駄な被害を増やすのみだな。やはり戦闘を中止してよかった。 Jak miło z jego strony. Mia, Kikun ra koso jitsuni migoto na tatakai buri de atta. Kono girushi no nani oite tsukou kyoka o atae yo. Machi no yoko o toru dake nara kishidan wa ugokasanai to chikai. Nani o odoroku? Sono tame no sentou chushi da. Da ga Abara. 町を傷つけないと約束してほしい。頼むよ。町に被害が出るようなら、さすがに我らも抵抗せざるを得なくなる。さて、世はこのまま町を無事に通り抜けるまでここで待機させてもらおうかな。町を預かる責任者として。 最後まで 見届けなくては. Tak. W biznesie nazywamy to foreshadowing. Oops. ごめん、なんだかとっさにうまく動けなくて。 おや?何かな?今の大きな音は。 ほう、なるほどなるほど。リックベルの町に城塞が突っ込んだと。 おいおい、これでは約束が違うではないか。 おにぇ、フィア、ティニエスダーロ。 そんなもの、どこにも見当たらないではないか。 なるほど、そういう作戦だったか。 Niezwykle skomplikowany plan Girsia. Maci ni higai ga deta na.
Szybko, wyślijcie Eriuki, żeby gasił pożary tym swoją atakiem wodnym czy czymś. ああ、私はな、だが愛する民の住む町並みが無残にも壊されてしまった。見たか、穏便に通らせてくれとは奴らの虚言だったのだ。油断を誘い、この兵器にてリックベルを侵略することこそがこの賊の狙い。 見よ! 怯え逃げ惑う民の姿を! 聞き逃すな! 民が泣き叫ぶ恐怖の声を! 留学騎士団に告げる! これ以上の被害を受ける前に 全ての兵力をもって 城塞を制圧しろ! おう! 卑劣な賊を取り押さえろ! Fia, wyjmuj znowu swoją pałę pacyfikacji i zdziel tym razem Girsia przez łeb. Oja, oja, sore wa kocira no serifu de wa? Jōkyō o mireba dochira ga kagaisha de dochira ga higaisha na no ka ichimoku ryōzen daro. Hiretsu na sakusen no higaisha aite ni ikigarun ja nai. Saa. 町を壊す悪者退治を始めるとしよう。抵抗するな。先に約束を破ったのはそちらなのだからな。これだけの混乱だ。 まともな戦闘訓練など行っていないだろう奴らがどれだけ抵抗できるかな? No, już raz odpaliśmy rycerzy, na dwa razy. ...侵略者を許すな! さあ、蛮族を討ち取れ! デイカ! 今すぐに攻撃中止の命令をお出しください! なぜだ? まずは城塞の制圧よりも 被害を受けた民の救助を優先すべきです。 現に城塞はこれ以上に町を破壊しようとはしておりません。 バカか貴様。 それでは意味がないではないか。 それはどういう… 何のためにこの状況を作り出したと思っている。 おそらく奴らは戦闘に集中せず、 愚かにも民の救助に手を貸すだろう。奴らに任せておけばいい。頭の弱い奴らだ。守るべきものの優先順位すら定められないのだからな。キースに、貴様の報告が役に立ったのだぞ。私は、そんなつもりで彼らの報告をしたわけでは。 ああ、もう良い。貴様の役目は終わっている。梅雨払いご苦労だったな、キス。後の戦闘は騎士団に任せておき。さすがにこうも連戦だと、虫のようにしぶとい奴らでも生き耐えるだろう。いや、こうも簡単に事が運ぶとは思わなかったな。 お待ちください。城塞が外壁へと接触したのは殿下の立てた作戦だったと。何を言っている。町の横を通過するだけと約束したにもかかわらず、奴らが勝手にリックベルに被害を出したのだ。間違えるな。だがまあ、こうなることを予測していたのは事実だ。 貴様が進言したのだろう。制圧したければ身動き取れぬ状況を作り出せ。殿下、予測ができていたならば、なぜ避難勧告を出さなかったのです。そうすれば民の犠牲を減らせたはずです。
犠牲をなくしてどうする。奴らを恐怖の対象とし、奴らを悪だと定めなければ意味がないと言っているだろう。おかげで騎士団の士気も高揚しているではないか。それに民も王である世の役に立つのだ。むしろ感謝しているだろうよ。Dobra, skończyli w końcu gadać nie do rzeczy. Dobra. Bla bla bla. Dobra, trochę się wydarzyło. Tak, okazało się, że Girś wycofał żołnierzy tylko po to, żeby zrealizować swój niezwykle wyszukany plan. Plan polegał na tym, żeby zwabić fortecę w pobliżu miasta, a potem wysłać ducha, który spowoduje, że forteca straci równowagę, wbije się w mur i wiele ludzi z miasta zginie, przez to on będzie miał wymówkę, żeby zaatakować miasto, znaczy fortecę. I tak się dokładnie stało, bo w anime wszystkie niezwykle skomplikowane plany zawsze się powodzą. Prawie zawsze. Dobra. No to chyba tyle. Coś tam jeszcze ważnego gadali? A, Girs jest bardzo złym człowiekiem, że poświęca swoich ludzi zamiast ich ratować, bla, 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 bla. Dobra, mamy drugą bitwę. Ta trochę zajmie więcej czasu niż poprzednia, więc zróbmy przerwę teraz. No i cóż, już mam więcej do powiedzenia. Ci rycerze wyglądają chyba trochę lepiej niż poprzedni. Dobra, będzie się działo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!